Czy Andrzej coś fajnego? Polskie curry Andrew Traveler. Coś fajnego nowego wypuścił? Non-stop. Czy najlepsze śniadanie? Piwa? First time experiencing racism inside Polish market. Doświadczył rasizmu? Bardzo nieładnie. Dzień dobry. I'm in Cieszyn, in Poland. Cieszyn? Going to the market. W tym markecie niezłe Kongo było. Na tym. Zaraz zobaczymy. Polish underwear. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Polish sweets. Dobre? Dobre, dobre. Okej, okej. Like toffee flavor. This pewnie największe toffee. Gówno, bo okay. Dał, czy się sprzedaje. Yeah. Jak na lotnisku byłem ostatnio i szedłem do toalety, to taki koncert był tam, że łopujec. Srał ktoś? Kilka osób naraz. Ale gdzie się z tym rasizmem spotkał? To już... Czeski! Ja umiem czeski! Ja nie jestem Afryki. Po czesku nie możemy mówić. Czeski! Ja umiem czeski! Ja nie jestem Afryki, jestem angielski. Ja jestem narodził Anglia. Moja rodzina jest Jamaican. Yeah. Proč myslíte, že jsem Afriky? Ne, že jsi černý. Ale nevadí. Všichni černí jsou z Afriky, ne? Ne, ne. Všechno bílé lidi není Polsko. Co myslíte? Ano, není Polsko. Není? Pravda? OK, dobré. Do widzenia. To bylo? Či coś jeszcze innego? Bo jak to... Jeszcze nawet nie wiedziałem, że... Jakby to bardziej była niewiedza, aniżeli rasizm i obraza. Every black person is not African and every white person is not from Poland. You cannot be judgmental Andrzej like Traveler. That. Andrzej Traveler, yes. O kurde. Pa. Right. Chyba wkurwiony jest. Here's some underwear. This is the most racist market in Poland, I'm telling you. Czemu, co? News. Boots and stuff like that, shoes. I can't believe that. Cześć, nie rozumiem, kurwa, co opuściłem? Yeah, they got Jordans here. I can't believe that. Nah, mate. This is the... Co? Ty głuchy jesteś? Ja chyba też. Wiesz co? No nie wiem co, czekaj. Boots and stuff like that, shoes. Nie, no nic, to nie słyszę. Nie, ja nic nie słyszę. I can't believe that. Nah, mate. This is the most racist market in Poland, I'm telling you. Nie słyszę. O, kamera! Yeah. Odkud to nie chlapec? England. And Bond? Yeah, we've met before. Ja jestem Angliczan. Moja rodzina jest Jamaican. Hakuna Matata. This market is so racist, you know. I'm embracing my blackness, but you see it. Co jest, kurwa? Akuma Matata! Zobacz, jak wszystko tu lata. The most racist market in Poland. Bez przesady, on chyba chciał bardziej. A nie, to było ofensywne? Czy nie? Yeah? To tak, jakbym za granicę poleciał, powiedziałbym, że z Polski you, jestem. A ktoś by Lewandowski powiedział. Tak, ja nie wiem, coś się... Dzień dobry. Trochę było? Jak się masz? Dobrze. Ja mam chyba rozstrojony detektor rasizmu, jakby, no nie wiem. Super. Super. Yes. Jo. Perfect. Ja taki. Perfect. Wow, I have entered the most racist place. Senegal? No, my family Jamaica, I was born in England, yeah. Jamaica. Why do most European people think most black people are from Africa? Usain Bolt. Usain Bolt. Boże święty, dziękuję, fantastyk. Jakieś kurwa strare kokoty z Czech chłopa wyzywają od brzydkich rzeczy, a on gada, że to Polacy rasiści, no nieźle. Yeah, yeah. Most European people think that every black person is from Africa. Jamaica, Bolt, oh, Usain. Yeah. Chyba stary zadymiarz. I came to this place because it's good to yes. Experience the good and the bad, and this is definitely terrible. That was the most racism I have ever felt ever in my life. Seriously. Nie, ja myślę, że ci ludzie nie chcieli być jakby niemili, albo tak jakoś skąd... Nie wiem. Czescy ludzie tam pewnie pierwszy raz widzą czarnoskórego mężczyznę, nie jeden myślał pewnie, że ich jakaś gwiazda odwiedziła niczym Morgan Freeman, on to pewnie by im wszystkim tam najebał już frajerom, oni tam pewnie jak widzieli, że idzie, to rzeczy chowali.
Nie and they're asking me where am I from and I'm... No ale ja sobie wyobrażam taką sytuację jeden do jednego, tylko odwróconą. Typu, jestem białoskóry i ktoś by pomylił moją narodowość. No nie wiem, no. No co, no. Jak wiatr po policzku. Mniej więcej takie samo przejęcie bym miał. I że rasizm, bo stwierdził, że jestem skądś inny po kolorze skóry. No kurde, no. Not a good experience there. Everybody is racist. Tylko żeby filmować, żeby filmować, no to musisz mnie zapytać, czy pana, czy ja mam na to ochotę. A ty tak se idziesz, a mnie filmujesz, chuj, a tu... Nie mam czas. Co? Po polsku się mówi w Polsce. Yeah. Ja pierdolę. No... Jesteś w Polsce, mów po polsku? Chryste, panie, daj spokój. Burak. Wrogo nastawiony, no. Znaczy, to pierwsza część jeszcze rozumiałem, że nie chciał być kręcony i ten, ale to kurwa, pod jakieś sio. Good, good. I speak English, I'm English. How are you gonna tell me to speak Polish? I'm English. Yeah? No chuj, ten akurat chuj, jak diabeł. Wow! Ale to jest... Some racist people in this market. This is the most racist market in Poland. I'm telling you. I never came across Co jest z tymi ludźmi, kurwa? Czemu oni tacy wszyscy są? Chyba jakieś chujowe dnie mieli. Poczytaj komentarze pod tym YouTube. Każdy pisze, że to nie jest raziem, tylko temu czarnemu odjebale. Ale teraz nie kwestia rasizmu nawet, tylko po prostu ludzie chujowo się zachowują, strasznie niemili są. Jakby pomijając kwestię jakiegokolwiek rasizmu, no czemu się tak zachowujesz? These people are disrespecting me. Goodbye. I've got my money in my pocket. You ain't getting nothing. You're brought down. Racism in this market here in Poland. If you are black, do not go to this market. Please, as a black man, don't go there. Nie wiem, big man thing. No way. No, listen, the first people there was nice. And if you don't appreciate somebody experiencing this, or you wouldn't like to experience this yourself, even if you are not black, even if you are not a person of color, and you go to another country and you are a foreigner and you go somewhere to spend money, even if you would not like to go through this as well, do not go to this place. This place is not nice. No way. No. I have been. I grew up in England. And I grew up around the Polish people, and they're cool. They're hardworking people. They're outgoing. My next door neighbor was Polish. I've been around in Poland before, even in the villages where people of color don't go, and I've never experienced that before. Yeah. And I've been Slovakia, Hungary, Czech Republic. Never experienced nothing like that before. And today, yeah, I just experienced racism. No właśnie, bardziej to, że ludzie po prostu są opornie mili, ale jakoś nie. No mówią, może mam rozregulowany detektor rasizmu. Ale w sumie to w Polsce każdy każdego nienawidzi porówno, nieważne jaki kolor czy narodowość. Daj tutaj spokój. Każdy każdego. Tu każdy wkurwiony wchodzi i się w sumie dziwić po tym, jaka jest sytuacja. Ogólnie dziadowi odjebalo, ale wesjedz do jakiegoś miasta i stoi obok samych czarnoskorych, to zobaczysz, co wtedy się dzieje. To, co on tutaj ma, to nic. Ogólnie u nas często jest zacofanie w tym kierunku u starszych ludzi, ale trzeba patrzeć w drugą stronę też. Ale mnie wkurwa ten chłop, straciłem szacunek do tego chłopa, on pierdoli, że mam apostrof CHJS, to musicie być mili i lizać mi dupsko apostrof. How do I feel? Because I know my audience want to know how I feel. I don't care, but I'm gonna tell you, at the time, I was a bit confused because I wasn't like, I've never experienced nothing like that before and I was trying to understand like... Ja po prostu w kurwę nie mili byli. Ale nie wiem, czy bym to podpinał pod to. No ale jakby czego oczekiwać? Jak jest starsza osoba, która ma tam 60-70 lat, jak nie więcej niektóre tamten, to po prostu mogą nie wiedzieć, no. Jest trochę zacofanie. I to, że pomyli narodowość, to niekoniecznie myślę, że oni mieli w głowie, żeby wkurwić go i mu dopiec ze względu na jego kolor skóry. No, tylko po prostu tak, no nie wiem, nasunęło im się i ten. To nie jest jakby taki full jeszcze na jakimś takim targu, gdzie wszyscy są praktycznie starsi trochę. Właśnie jest zbulwersowany w chuj o to. Ten chłop ze szlugiem jeszcze, co ci w Polsce nie podoba, kurwa? You know why? Because when white people them come to any country, to any tourist country, what is not white. A jak często Polaków za Rusków biorą i nikt z tego powodu nie płacze? W sumie to często, wydaje mi się. Łatwo to pomylić. Teraz jak ja przeżyłem tam za granicą, to
Przechodzę sobie obok jakiegoś chłopa. Przecież na pierwszy rzut oka widać, że to rasowy Anglik, jak oni tego mogą nie wiedzieć. On tego nie czai, Rubino. Że tu trochę zaściankowość taką mamy. No, ale przechodzę sobie obok dwóch chłopów dokładnie, coś tam z Kasią gadam i słyszę takie z ramienia, że fucking Russians. W sensie ten chłop powiedział. No ale co, no. Dobra, można iść grać. Ale kontrowersyjny filmik, no. A skąd taki dziadek ma wiedzieć, czy on jest z Anglii, czy z Jamajki, ale... czy skąd on tam jest? Dla niego to nie robi różnicy. Tak samo jak dla Amerykanina, Polak, czy Rusek, czy Węgier, to samo. Dla nich to Eastern European. Co się dzieje? Pterek. Ale nie ma dzieje? Okej. Okay. Nie ma co tego w kółko wałkować, bo to już takie masło maślane. No ja rozumiem, wy rozumiecie. No, on nie czai tego po prostu. Komentarze? Domyślam się, jakie by były. Ale nie domyślam się, co jest dalej w grze, więc chcę odkryć.